Jesteśmy bezpieczni. Patryk Duński po błyskawicznym zwycięstwie na FN35. Patryk, spodziewałeś się, że to będzie taka szybka robota? No wiadomo, no, nigdy się nie zakłada, jakby co się wydarzy. Po prostu się robi to, co się zaplanowało na treningach, na obozie przygotowawczym i się go konsekwentnie realizuje. No i właśnie tutaj dzięki konsekwentnej realizacji udało się już w pierwszej akcji, ale to mówię, to jest zasługa trenerów tutaj z treneratu z Iławy Dawida Tarasiewicza, no i oczywiście trenerów z Olszyna, Pawła Derlacza i Szymona Bońkowskiego. Dostałeś nam trochę czekać na siebie, bo dwa lata cię nie było, jeżeli chodzi o zawodowe MMA, ale jak już wróciłeś, to zrobiłeś to nomen omen bombowo w tej walce. No mówię, ja już tutaj wspominałem, że MMA jest tylko dodatkiem do mojego życia. To jest po prostu pasja i hobby i jakby nie zajmuję się tym. Znaczy trenuję normalnie, codziennie, ale to jest, mówię, tylko dodatek. Ja na co dzień normalnie pracuję fizycznie i plus do tego jeszcze ta cała sytuacja pandemiczna jakby no nie dawała dużego pola do popisu, dlatego staraliśmy się wybrać najlepszą opcję, no i FEN okazał się tą opcją najlepszą, nie? No, my byliśmy cierpliwi i czekaliśmy i wybuchło. Byłeś jednym z największych underdogów tej gali. W ogóle śledziłeś kursy bukmacherskie i to, że cię tak skreślano? Nie, ale czułem, że jestem dużym underdogiem, czułem, że nie, na pewno nie jestem faworytem i tak na dobrą sprawę nie za bardzo się tym przejmowałem, bo jakby nie moją rolą to zmieniać. Natomiast cieszę się, że udowodniłem wielu osobom, wielu kibicom, wielu też dziennikarzom, którzy mówili o tej walce w taki sposób właśnie, że jestem gdzieś tam underdogiem, że nie walczą liczby, nie jakieś statystyki, tylko po prostu wchodzimy i robimy swoją robotę, a dzięki tej walce udowodniłem, że mogę się mierzyć z naprawdę tutaj liczącymi się zawodnikami i graczami. Nie, ja zdaję sobie sprawę, że jakby jest gdzieś tam ten próg, ten poziom, ale mówię, chyba pokazałem, że jednak mogę się liczyć w tej grze. Możesz liczyć w tej grze. Za często, jak sam mówisz, w tej grze nie występujesz, natomiast jak już się pojawiasz, to robisz to w dość spektakularny sposób. To po raz kolejny walka, która zakończyła się bardzo szybko. No właśnie, jak to jest? To 15 sekund chyba dzisiaj tylko trwało. No z tego, co słyszałem, że właśnie te też, no 15 sekund. No mówię, to wszystko są założenia taktyczne. To nie ma jakby też się za bardzo co nad tym jakby tutaj poruszać, bo mówię, to jest to, nad czym my zawsze pracujemy. My mamy, dostajemy walkę, dostajemy zawodnika. Trener go rozpracowuje i działamy, nie? A że pierwsza akcja po prostu wypaliła, tym bardziej mogę się to po prostu cieszyć. A, no i mam nadzieję, że teraz będę występował częściej. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo sam mówisz, troszeczkę jest to dodatek jakby do twojego życia, natomiast po takim kolejnym w sumie dobrym występie, po tym powrocie, gdzieś tam jakiś głód jest? Chciałbyś rzeczywiście, jaka częstotliwość to by ci się taka marzyła, jeśli chodzi o twoje występy w klatce? No, 3 walki w roku, 4 walki w roku byłoby super. Natomiast mówię, to wszystko jest podyktowane tym, jak mi się ułożą takie obowiązki w pracy, nie? Bo mówię, to jest fajna rzecz, MMA, oczywiście kocham to jako sport i szanuję, natomiast to jest hobby dla mnie. To nie jest żadna praca, to nie jest dodatkowy jakby zarobek, to jest po prostu coś, czym zajmuję się w wolnej chwili, nie? Ale mówisz cały czas, że to jest hobby, dodatek, ale jak już przychodzi oferta z Kamilem Łupkowskim, czyli doświadczonym, mocnym zawodnikiem, to nie kalkulujesz i bierzesz, nie zastanawiasz się. Nie, no to mówię, no wystarczy spojrzeć na mój rekord. Nawet jeżeli gdzieś się walki przegrywałem, no to mówię, są to zawodnicy w tym momencie na topie, jest to Kacper Formela, jest to Rutkowski, którzy no w tym momencie są jakby, to jest najwyższa półka, wiadomo, to wtedy, kiedy się z nimi byłem, zupełnie byli na innym poziomie, no ale tak jak mówię, nigdy nie odmawialiśmy, nie kalkulowaliśmy, nie wybieraliśmy, po prostu jeżeli wszystko się zgadza, bierzemy, czemu nie, czemu mielibyśmy nie próbować, no jakby no nie jesteśmy drużyną, która po prostu sobie dobiera, bo i tam patrzy, jeżeli jest zawodnik fajny, tak jak takim był właśnie Kamil, bierzemy no i tyle. No właśnie, to kto może, sam mówi, że nie wybierasz, ale może jest ktoś taki, kto byłby dla ciebie takim wyzwaniem, z kim chciałbyś teraz się zmierzyć ewentualnie? Nie rozmyślałem, szczerze powiem, nie rozmyślałem, bo po prostu tak jak mówię, my dostajemy ofertę, patrzymy, czy jakby ten czas, który mamy na przygotowanie jest dla nas odpowiedni i bierzemy. Jest mnóstwo zawodników w kategorii tutaj 70 kg, którymi można się bić, także myślę, że jakby oferta sama nadejdzie, nie? Już nie, jakby nie ma co ukrywać też, to ta walka to była dobra reklama, także myślę, że tutaj się zjawią też osoby, które będą chciały podjąć rękawicę. Ja to przyjmę, bo mówię, nie, my nie wybieramy. My po prostu, jeżeli jest dobra okazja ku temu, to bierzemy. Do tej pory nie miałeś takiej organizacji, która by na ciebie zdecydowanie postawiła, bo walczyłeś i w PLMMA, w Thunderstrike'u.
ale nigdy nie było takiej organizacji, gdzie czułbyś wsparcie. Tutaj powiedzmy po tym zwycięstwie tak efektownym czujesz, że mógłbyś zaistnieć, że nie będzie to tylko epizod w twojej karierze i na przykład nie pojawisz się dopiero za rok w Ostródzie? Nie wiem, naprawdę no, ciężko mi powiedzieć. To, że nie osiedliliśmy się gdzieś w konkretnej organizacji, właśnie było spowodowane tym, że my nigdy nie wybieraliśmy po prostu. Jeżeli mieliśmy też okazję na Army Fight Night, mieliśmy naprawdę wiele, gdzieś za granicą mogliśmy się bić, ale to niestety wszystko jest właśnie podyktowane tym, jak pracuję, kiedy będę pracował. Ta moja praca też jest specyficzna, bo po prostu jestem rybakiem. Pracuję tutaj na stawach i muszę się dostosowywać do pracy, bo to jest główne źródło utrzymania w tym momencie. Nie? Także jeżeli na przykład Fen na mnie postawi, super, będziemy się trzymać tej organizacji, bo organizacji nie wyszło super, cała ta otoczka jest bardzo fajna, czuć takie wsparcie, tutaj organizatorzy dzwonią, pytają, jak się czujemy, także to jest fajne. Jeżeli Fen będzie chciało z nami jakby współpracować, a myślę, że udowodniliśmy, że jest ku temu sposobność, to jak najbardziej zostajemy tu. Ale zimą lód na stawach i tak dalej, no, to już można potrenować. No ale jesień to odłowy, ja jestem jeszcze dodatkowo kierowcą, no mam dużo zajęć, naprawdę, także to nie jest takie proste. Chciałbym Cię zapytać, jak się walczy tutaj w Ostródzie, w tym anturażu, natomiast nie wiem, czy przez te 15 sekund możesz wywnioskować i wystawić jakąś opinię. No, powiem Wam szczerze, że naprawdę dłużej po prostu stałem w tym holu i się dogrzewałem niż walczyłem, ale fajna otoczka, naprawdę czuć było taki... Raz, że właśnie to tak jakby na świeżym powietrzu, taki świeży powiew. Fajnie, bardzo mi się to podobało i mam nadzieję, że będzie więcej organizacji, które pójdą w tym kierunku, że właśnie na takim, na łonie natury, gdzieś blisko jeziorka, bo mamy w Polsce wiele takich fantastycznych miejsc, gdzie można byłoby takie gale zorganizować. Nie tylko w zamkniętej, gdzieś ciasnej tam hali, ale właśnie tak, jak gdzieś na amfiteatrach, takich rzeczach, nie? To co, gratulujemy w takim razie tego bardzo szybkiego zwycięstwa i czekamy na kolejny występ, oby jak najszybciej. Super, bardzo dziękuję w takim razie i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Dziękujemy.